Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką blogów Moda na Bio i Wademeku Blogera. A dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, który jest dla mnie bardzo ważną przeszkodą, który od zawsze był bardzo ważną przeszkodą w moim życiu i w momencie, kiedy zaczęłam się z tą przeszkodą mierzyć, zmagać i zmieniać swój sposób myślenia, okazało się, że pewne rzeczy, które wydawały mi się niemożliwe, nie do osiągnięcia przeze mnie, są jak najbardziej możliwe, co więcej, są w zasięgu ręki czy wyciągnięcia ręki. I tą rzeczą, która właśnie bardzo mocno od zawsze mnie ograniczała, jest poczucie braku pewności siebie. Brak pewności siebie to jest właśnie taka zmora i taka zapora, która sprawia, że nie bierzemy się za pewne rzeczy i nie otwieramy przed samym sobą wielu nowych możliwości, nowych drzwi, które poszerzałyby nasze horyzonty, dlatego że po prostu nie wierzymy w siebie, nie wierzymy, że jesteśmy do tego zdolni, nie wierzymy, że jesteśmy w stanie doprowadzić coś takiego do końca, że jesteśmy w ogóle w stanie po prostu zmierzyć się z danym wyzwaniem. I dlaczego tak ważne jest praca nad swoim poczuciem własnej wartości i jak czasami głęboko mogą być zakorzenione pewne błędne czy mylne przekonania o samych sobie, które sięgają head wstecz, czasami może właśnie i czasami opierają się jak najbardziej nieuzasadnionych podstawach, dlatego że właśnie w czasach, kiedy może byliśmy dzieckiem, ktoś z dorosłych osób z tych czy innych powodów po prostu rzucił może całkiem nieświadomie jakieś zdanie, które utkwiło nam w pamięci i które jakby zablokowało nas i pokutuje do dziś i nie pozwala na przykład w pełni wykorzystywać swojego potencjału. No i właśnie jeżeli ze względu na pewne utarte, wpojone, nabyte w ten czy inny sposób przekonania o samym sobie, nie podejmujemy się pewnych działań, które leżą gdzieś nam na sercu, bo to jest właśnie to, czego pragnęlibyśmy, ale wydaje nam się, że no nie ma, no way, nie ma we mnie dość siły, nie ma we mnie dość energii, nie ma we mnie dość odwagi, nie ma we mnie dość odpowiednich predyspozycji, żeby osiągnąć ten czy inny cel, to tutaj właśnie blokuje nas brak wiary w siebie. Ja sama oglądając się wstecz na swoje życie widzę, jak bardzo to jest czasami złudne, jak bardzo nie doceniamy sami siebie i dlatego istnieje takie przekonanie, takie stwierdzenie, że problemy są okazją w przebraniu, dlatego że no czymże są problemy? Problemy są takimi trudnościami, którym po prostu musimy stawić czoła, no a kiedy stawiamy czoła, okazuje się, że, no, że mobilizujemy w sobie pewne siły i tutaj już nie oglądając się na to, że wydaje nam się, że no nie damy rady, tylko po prostu no już jakby nie mamy czasu na lamentowanie, rozpaczanie czy użalanie się nad samym sobą, tylko po prostu no musimy iść naprzód, pchani czy wypchnięci do przodu przez dany problem, no i okazuje się w tym momencie, że jesteśmy jak najbardziej w stanie stawić czoło danemu problemowi, nauczyć się, czy to opanować daną umiejętność, czy po prostu potrafimy znaleźć się w danej sytuacji i nawet po jakimś czasie okazuje się, że radzimy sobie z nią mniej czy bardziej dobrze. Kiedy właśnie widzę to po samej sobie, zmiana swojego mindsetu, czy po prostu podbudowywanie swojego poczucia własnej wartości, wiary w siebie, otwiera właśnie przed nami nowe możliwości, bo powiem Wam na przykładzie mojego życia i pewnych zmian, które ostatnio się w nim dokonały. No i właśnie te zmiany nie przyszły z zewnątrz, one wychodzą z wewnątrz, z tego, co ja myślę o samej sobie, co myślę o sobie, do czego jestem zdolna, czemu jestem w stanie stawić czoła, za co jestem w stanie, czego jestem w stanie się podjąć i doprowadzić do końca. I właśnie to dopiero otwiera, czyli nasz mindset otwiera przed nami nowe możliwości, które po prostu łapiemy. I właśnie taką największą blokadą, bo ja widzę to po sobie, ponieważ jestem osobą, której chronicznie i notorycznie brakuje poczucia własnej wartości, i widzę, jak bardzo czasami zmiana tak zwanego mindsetu, praca nad swoim mindsetem, praca nad przekonaniem, że byłabym w stanie zrobić to, przejść przez kolejne etapy, żeby na przykład osiągnąć to czy tamto, czy chociażby, żeby byłabym w stanie, niezależnie od wieku, czy niezależnie od tych czy innych warunków, na przykład nauczyć się programowania, nauczyć się danego języka i po prostu osiągnąć im taki poziom, który
otworzy przede mną nowe możliwości, czy nauczyć się opanować tą czy inną domenę. No i właśnie dlatego szkoda by było, by zaniżone poczucie własnej wartości czy brak pewności siebie stanęły na przeszkodzie rozwijaniu naszych własnych możliwości. Dlatego tak ważne jest zajęcie się tak zwanym mindsetem, praca nad naszym mindsetem, czyli nad tym, jak myślimy o sobie i jak, czy widzimy siebie zdolnymi do podjęcia pewnych działań i do prowadzenia ich do końca. I właśnie, jak to mówią, wiara góry przenosi, dlatego tak ważne jest, żeby uwierzyć w siebie i po prostu dać sobie tą jedną malutką, a potem jeszcze kolejną szansę, czego Wam serdecznie życzę. No i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale na YouTubie i mówię Wam do zobaczenia.